Natomiast to jest właśnie to pokolenie powojenne, tak? Bo wiemy, że w czasie wojny w czasie II wojny światowej osoby z upośledzeniami były uśmiercane, usuwane. Nawet jeżeli ja mam demencję, to daj mi możliwość żyć tak jak ja chcę, dopóki ja nie zagrażam sobie ani otoczeniu. Jednym z najlepszych um, sposobów zapobiegania rozwojowi choroby Alzheimera jest um, taki sport, który włączy twoje dwie półkule mózgowe, czyli mówienie i ruch. I jednym z naj, takich najfajniejszych, najprostszych sposobów zapobiegania chorobie Alzheimera. Czy zapobieganie, tak chorobie roz, y, Alzheimera, jest spacer i rozmowa z kimś. Cześć, tu Monika. Jeśli chcesz jechać ze mną na majówkowy wypad dla kobiet na Sokole Rancho, serdecznie Cię zapraszam. Szczegóły znajdziesz w opisie. W trakcie trwania tej rozmowy, pomiędzy 15 a 20 osób na świecie zostanie postawiony w stan diagnozy, że może mieć demencję. Dzisiaj naszym gościem jest Karolina Jaguś, opiekunka osób. Z demencją. Cześć, Karolina. Cześć, Mateusz, dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że przyjechałaś, bo to jest poważny temat, mimo tego, że ja się teraz uśmiecham. Temat jest niezwykle poważny i chyba rozwojowy, bo demencja jest chorobą, która rozwija się. Jeżeli mogę Cię zapytać, to czym się dokładnie zajmujesz i od jak dawna? Zajmuję się na co dzień, na co dzień pomocą w opiece y, osób z demencją, osób, y, które mają chorobę Parkinsona, ale też seniorów, czyli pomagam na co dzień rodzinom w opiece nad osobami, y, które mają swoje choroby, które ze sobą niosą. Zaczęło się to wszystko w 2007 roku, natomiast zaczęło się to od pracy w Rosji z, oso z dziećmi z ciężkimi upośledzeniami sprzężonymi. I pierwsze dwa lata to była praca z dziećmi, później przeszłam do pracy z dorosłymi, i tam mieliśmy taką mieszankę niepełnosprawności plus początkowe procesy starzenia. A w pewnym momencie wyjechałam do Niemiec, to wszystkie te organizacje były połączone um, i zaczęłam pracować w mieszkaństwie chronionym. E, też zarządzałam taką jednostką mieszkaństwa chronionego i tam mieliśmy właśnie dwie osoby. E, obydwoje Państwo mieli syndrom Down'a mm, i też były mocno zarysowane procesy starzenia, tylko one były inne. Ta jakość tych procesów to już nie było upośledzenie, tam było coś więcej. Tylko dla nas wtedy to było więcej niż 12 lat temu, jak ja zarządzam tą jednostką. Um, nie do końca potrafiliśmy jakby to określić, związać, powiązać. Um, chociaż każdy z nas był albo pedagogiem, albo psychologiem. Um, jeszcze, czyli generalnie zespół ludzi, którzy powinni wiedzieć, co się dzieje, ale na tyle siedzieliśmy w temacie um, tylko upośledzenia czy um, pewnych zaburzeń, zachowań, um, że długo szukaliśmy odpowiedzi, co się tak właściwie dzieje z tymi ludźmi, bo tam było zapominanie na zasadzie takiej, że na przykład pan idzie do ubikacji i tak właściwie on zawsze wie, że musi przejść korytarz i wejść do drugiego pokoju. A tutaj nagle on się zatrzymał w innym pokoju. Znaczy on wychodzi z ubikacji i po prostu siadał w innym pokoju. I dla nas to było takie kurczę, coś. coś, inna. I to jest coś innego, tu jest coś jeszcze. I szukaliśmy trochę. I dlaczego ja o tym mówię? Bo to nie jest tak, że nasi zachodnie sąsiedzi o demencji wiedzą więcej. Tak, ja demencję poznawałam też właśnie z tej innej strony, która pewnie dla wielu osób jest taka. No. Dość dziwne, tak, zazwyczaj poznajemy demencję jednak z tej strony e, rodziny, albo że właśnie osoba, która jest zdrowa, która rodzi się bez e, upośledzenia, e, i nagle e, tak coś zaczyna się z nią dziać niedobrego, albo znaczy to nie jest nagle, ale <laughs> dlaczego ja to tak bardzo podkreślam? Bo to jest też temat, o którym bardzo rzadko się mówi. Natomiast to jest właśnie to pokolenie powojenne, tak, bo wiemy, że w czasie wojny w czasie II wojny światowej osoby z upośledzeniami były uśmiercane, usuwane. Ja wtedy, jak zarządzałam tą jednostką, to mieliśmy to pierwsze takie pokolenie, które przeżyło, tak, które, które już mając te 60-65 lat i nagle przychodzi starość, i nagle przychodzą dodatkowe choroby, nagle przychodzi demencja i my się musieliśmy nauczyć My musieliśmy poszukać w ogóle kogoś, kto nam to wytłumaczy. I znaleźliśmy świetną panią, um, panią doktor Kraniś, która do dzisiejszego dnia też wykłada, i u niej uczyliśmy się, jak to w ogóle połączyć. Um, I cieszę się, że miałam możliwość uh, towarzyszyć temu panu, uh, którego wtedy prowadziłam do końca i być praktycznie do dwudziestej a on zmarł jakoś o drugiej w nocy. Powiedziałeś, że to jest okres powojenny, mm -hmm. ale to w Wcześniej nie znaliśmy takiego pojęcia jak demencja? Nie, pojęcia jako takiej demencji um, mówiono o zmianach, o tym, że najczęściej te osoby trafiały do klinik psychiatrycznych, bo coś z nimi się działo nie tak. tak? Um, I też długość życia jednak jest inna dzisiaj, ten rozwój medycyny jest inny um, i um, dzięki temu mamy możliwość poznawania też, czym jest demencja. To teraz, jakie mamy w ogóle rodzaje tej demencji, bo o ile się nie mylę, to mamy pogrupowane to na różne demencje. Mm -hmm. um, generalnie jest um, około 50 rodzajów demencji, ale ja sobie to, i to jest taki książkowy podział na demencja, mam nadzieję, że tak się też mówi, znaczy są rodzaje pierwotne i wtórne, pierwotne, czyli te, które związane są z mózgiem, ze zmianami w mózgu. To one są neurodegradacyjne, a później mamy wtórne. wtórne, czyli na przykład to są w wyniku innych chorób, czyli na przykład to jest wodogłowy, intoksykacja, czy też alkohol. A te, które są związane ze zmianami w mózgu. Mamy chorobę Alzheimera, później mamy um, chorobę z ciałkami, demencję z ciałkami lewego, naczyniowa i e, płatowo-skroniowa oraz choroby neurologiczne. Powiedziałaś o Niemczech, a mhm. ja nie pamiętam, czy powiedzieliśmy w ogóle, że ty w Niemczech pracujesz? Ja myślę, że tego nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy, no właśnie, bo ty pracujesz w Niemczech Dokładnie. i też zaczęliśmy mhm. od tego. Że podczas drugiej wojny mm. ludzie tacy byli usuwani. No wiadomo, nie mm. tylko tacy byli mm. usuwani, ale. Powiedz mi, proszę, jak wyglądają statystyki w Polsce i na przykład u Ciebie w Niemczech? Jak w Polsce zajmujemy się osobami, które są chore, jak w Niemczech zajmujemy się osobami, które są chore? Bo Ty to dokładnie wiesz. Jeżeli chodzi o statystyki, to w Polsce z takich oficjalnych statystyk to jest 400 tysięcy ludzi. Nieoficjalnie mówi się o 600 tysiącach. Jeżeli mamy ludność polski. 40, 40 milionów, 37 jakieś To wychodzi nam. Jakiś procent, niecały, bo troszkę więcej niż procent, 1,5% maksymalnie. Ale ja właśnie zrobiłam sobie notatki i dlatego bardzo chciałabym teraz um, o tym powiedzieć. WHO mówi, że na dzień, w 2019 roku mówiło, że mamy 55 milionów ludzi, którzy chorują. Um, ale co roku przybywa 10 milionów osób z diagnozą demencji, co jest bardzo ważne. Długość życia w krajach średnio rozwiniętych i rozwiniętych ona cały czas wzrasta. Ryzyko jednym z czynników takich ważniejszych zachorowania na chorobę Alzheimera jest właśnie wiek. Więc w tym w przedziale wiekowym 80-85 tam mamy już 13% tego ryzyka zachorowania, a powyżej 60 roku życia jest tam to około tam 1-3%, tak? Więc to ryzyko y, już będzie jest duże i on Europy, będzie w Europie jest większe niż na przykład dokładnie. w Afryce. W zależności, do tego, w zależności od tego, do którego momentu życia dane będzie dotrwać tej osobie, ale zawsze prowadzi do tego, że będziesz od kogoś zależny, czyli ktoś będzie się tobą opiekował. System, czy system socjalny w Niemczech, system opiekuńczy w Niemczech, czy w Polsce, jeżeli na dzień dzisiejszy nie, nie będzie opiekunów rodzinnych, czy tu, czy tam, czy w Norwegii, czy gdziekolwiek, państwo nie da sobie rady. Tak, jeżeli by, dziś wydarzyłoby się tak, że trzeba by wszystkie osoby, które dotknięte są demencją, przenieść do placówki, nie ma na to środków. Dlatego WHO mówi: Ej, ludzie, zobaczcie, to rośnie. To tutaj trzeba coś z tym zrobić, trzeba ludzi uświadamiać, trzeba zobaczyć, jakie są koszty, koszty choroby, koszty opieki, bo. <laughs> Te globalne koszty ekonomiczne demencji to jest 1,3 biliona dolarów amerykańskich, a z tego 50% związany jest właśnie z tą opieką domową czyli to, co właściwie, no wydaje mi się, większość z nas zna też w Polsce, ale tak też jest i w Niemczech, że ta opieka pozostaje w rękach rodziny. I co się wtedy dzieje? W pewnym momencie ktoś z tej rodziny musi. Poświęcić swój dzień, swoje życie na to, żeby opiekować się osobą ukochaną, ukochanym mężem, partnerem, dziadkiem, babcią, yy, mamą, tatą. Powiedziałaś o opiece socjalnej, które w jakiś sposób powinno zagwarantować państwo. Mhm. Wydaje mi się, że chyba trochę przeceniasz polityków, nie tylko polskich, ale też zagranicznych, bo sądzę, że to jest temat, który nie do końca ich będzie interesował, bo to nie jest temat. Nie jest temat wyborczy, tak po prostu powiem to wprost. Okay. Wiesz, kiedy interesuje ludzi ten temat, kiedy ich sam dotyka. No tak, ale to w, w takim przypadku dotyka to 400 tysięcy polskich rodzin, mhm. a są tematy, które dotykają większej części rodzin, i politycy mhm. podpinają się pod tematy, które akurat są trendy. Więc sądzę, że w mhm. tym momencie temat demencji jest tematem. Nieporuszalnym w, w Polsce. Przede wszystkim wydaje mi się, że jest tematem tabu i tematem, którego ludzie się bardzo boją. Wydaje mi się też, że nie ma rzeczywiście takiego dobrego lobby, które reprezentowałoby interesy osób dotkniętych demencją, ale też rodzin. My jesteśmy jeszcze takim społeczeństwem, gdzie bardzo, społeczeństwem wielopokoleniowym, jeszcze w dużej części, nie znam teraz statystyk, natomiast w Niemczech tego już nie ma, tak? W Niemczech jest ten system inaczej skonstruowany, ponieważ jednak um, może tak, Niemcy zrozumiały, że po pierwsze, jeżeli my nie będziemy wspierać rodzin, czyli jeżeli nie będzie pieniędzy na takie osoby jak ja, bo ja mam swoją firmę, tak? czyli ja prowadzę usługi, ale moje usługi opłaca państwo. Ja musiałam dostać akredytację, ja muszę spełniać odpowiednie warunki, ja muszę robić sprawozdania, rozliczenia. Tak, jak mnie ktoś w nocy obudzi, ja muszę pamię, ja muszę wiedzieć, kto gdzie mieszka, jaką moja diagnozę i tak dalej, gdyby przyszła taka kontrola. <laughs> Ale to są te środki, które wpływają na to, że ta rodzina ma tę pomoc, że oni wiedzą, że jest ktoś, na kogo mogą liczyć. Są centra, gdzie, uzyskują też gdzie rodzina uzyska dodatkową informację, ale wydarzyło się to właśnie dlatego, że zrozumienie ile osób. Musi wziąć między, najczęściej kobiety. Y, zmniejszają liczbę swoich godzin pracy. Y, to powoduje, że w, będą w przyszłości mniej mieć mniejszą emeryturę. Mając mniejszą emeryturę, potrzebują mieć dodatkowe środki socjalne od państwa. Więc to jest wszystko tak, jeżeli zobaczymy sobie na, na to, jak wygląda ekonomia socjalna, tak, jeżeli, jeżeli mamy to połączenie, ten łańcuch, to to wszystko wynika z czegoś, i w momencie, kiedy wzrasta, i to jest bardzo dobre, że wzrasta nasza możliwość długowieczności, czyli że żyjemy dłużej, ale zwiększa się też jednocześnie ryzyko chorób, które będą nam towarzyszyć, które też związane są z wiekiem, ale i ze stylem życia. Um, to to jest temat, który będzie nas dotyczył i to to jest temat, który jest coraz bardziej głośny um, druga rzecz, że, um, czasami można spotkać dziwnych dziwnych ludzi, dziwna pa pani mówi coś do siebie na przystanku albo pani nie potrafi trafić do domu i zabierają policja gdyby Cztery osoby, z czterech osób, które stoją na przystanku tramwajowym, jedna z nich wiedziała, że ta starsza pani ma prawdopodobnie chorobę Alzheimera i wyszła z domu, że, że się skupiła, że nie potrafi trafić, to być może nie musiałaby wzywać policji, tylko umiejąc, nią, policja, tak, jeżeli ja wzywam policję, no to kosztuje mnie, tak, musi, ta, za, kto za co płaci? Podatnik. Tak, za to płaci państwo, za to, że ten radiowóz przyjechał, że tam jest minimum dwóch policjantów, że um, będzie protokół, że będą wszystkie rzeczy wprowadzone jakby w życie, w proces, żeby odnaleźć rodzinę tej pani, czy zobaczyć, gdzie ta pani mieszka, tak? Natomiast jeżeli na przykład rodzina tej pani włoży najzwyklejszy GPS do jej kurtki za szyję albo w torebce, w kluczach, jest mnóstwo rzeczy, które potrafią nam pomóc tak naprawdę na co dzień i na przykład Widzieliby na telefonie, że ta pani jest właśnie tam na tym przystanku. To, to jest kolejna możliwość odnalezienia, tak? I nie przyjeżdża wtedy ten radiowóz. No to ile możemy zaoszczędzić w ten sposób naszych pieniędzy, tak? Naszych jako podatników. Dla mnie są takie rzeczy bardzo oczywiste. Z tego, co mówisz, to musi być chęć takich osób. Wiedza. A mamy taką wiedzę, czy nie mamy? Nie. Krótko. Nie mamy wiedzy. Co zrobić, żebyśmy mieli wiedzę? No, posłuchać nas. Posłuchać nas, uczyć się zadawać pytania, nie bać się. Nie bać się. Um, konfrontować się z pewnymi rzeczami. Mówić, 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 mówić. Powiedziałaś o różnych rodzajach demencji, mhm. powiedziałaś, jak to wygląda i tak dalej. Do tego jeszcze za chwilę pewnie mhm. wrócimy, ale. Takie pierwsze sygnały, które mogą świadczyć o tym, że ktoś z naszych bliskich może popadać w tę chorobę. A jeżeli mówimy o chorobie Alzheimera, to taka pierwsza, najczęstsza rzecz to jest zapominanie. Ale jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Demencja to jest zawsze. Opis tego, co odbiega od normy i to muszą być objawy, które trwają minimum 6 miesięcy, tak, to są też WHO, czy jeżeli mówi o um, stan, stan przewlekły, y, to musi być, te objawy muszą występować minimum 6 miesięcy, nie tak, że ktoś zapomniał, y, gdzie położył raz klucze, ale zapomina mnóstwo razy albo... Na przykład przy zakupach to się też często zdarza, że, że ktoś kupuje jedną paczkę sera, a ma w domu na przykład pięć i kupuje kolejne, kolejne, bo na przykład no, zapomina cały czas, że te rzeczy tam są. Taka pierwsza rzecz to jest zapominanie um, i śmieszne, nieśmieszne. Jedna z takiej sytuacji z mojej pracy. Um, mam Pana znaczy mam Pana, opiekuję się pomagam w opiece nad Panem którego uwielbiam um, zresztą ja lubię chyba wszystkich moich klientów tak um, i Pan mi pewnego dnia powiedział, że teraz on już nigdy nie zapomni swoich kluczy bo on je zakopał w ogródku I ja pamiętam, ja już wtedy wiedziałam, jaka mniej więcej będzie odpowiedź. Pa, pan pan przechodzi diagnoza o tym ja wam może jeszcze też opowiem. Tam część przeszedł tej diagnozy, reszty nie chcę, ale myślę, że to ogarniemy. I ja mówię: Aha, w ogródku. A gdzieś mniej więcej, pod którym drzewem, po środku. Pan mówi, że on nie pamięta nie ma absolutnie pojęcia, gdzie. Um, tych kluczy nie znaleźliśmy do dzisiejszego dnia i podejrzewam, że ich nie znajdziemy dopóki syn nie będzie może z detektorem metalu yy, chodził po, po ogródku po prostu, żeby je znaleźć bo to może być niebezpieczne zapominanie, za, zapominanie zaparkowanego samochodu yy, na przykład yy, jeżeli są yy, ktoś na przykład jedzie do szpitala na wizytę parkuje samochód i tak właściwie zna ten szpital, tak Ktoś chodzi, na przykład, kobieta chodzi na mamografię do tego szpitala już dłuższy czas i zawsze wie, gdzie jest ten parking. Tam się w sumie. No tam się nic nie zmieniło. Ten parking jest tam lata. Um, pani jest też w tym szpitalu. Jest to jedyny szpital, na przykład w, w okolicy i pani go zna. I nagle nie pamięta, gdzie zaparkowała samochód. Nie może go znaleźć, ale też nie chce przyjąć pomocy od innych osób. To jest straszne w ogóle. Um, Może to jest takie uwłaczające, że dla niej, dlatego ona nie chce przyjąć tej pomocy, nie będziesz mi robił łaski. Sobie nie, swojego. nie, ja, to nie jest na zasadzie, że nie będziesz mi robił łaski, to jest raczej takie kurde. Ja sobie nie daję rady. Ja zaczynam, ja potrzebuję czyjejś pomocy. I to jest coś innego jak my na przykład nie pamiętamy. Ja się przyznaję, mi się to zdarzyło też na niejednym lotnisku, że ja zaparkowałam samochód, nie pamiętam gdzie, ale jak się uspokoiłam, to potrafiłam sobie przypomnieć. A tutaj jest już coś, coś innego. Czyli to jest to zapominanie, ale też czyli objawy zapominanie, mylenie dat. Ja bardzo lubię też ten, podawać ten przykład, że a, znaczy, to jest też przykład życia, że przychodzi cór, przyjeżdża córka e, do pani z dziećmi, cieszy się, wszystko fajnie, pani otwiera i mówi: Ale co wy tu robicie? No, mamo, byliśmy umówieni, że dzisiaj przyjeżdżam z dziećmi. Jest taka konsternacja, bo pani generalnie absolutnie nie pamięta, żeby się umawiała z córką. Jest święcie przekonana, że tak nie było. Córka, która przyjeżdża z dziećmi, i nie jest, nikt na nią nie czekał tak naprawdę, chociaż zawsze miały z mamą świetny kontakt. I to, 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 są, to są te takie ciężkie też emocje, kiedy um, bardzo często wzajemnie się, to, że to, jeżeli to jest początek, to jest na takiej zasadzie, a tak, tak, masz rację. No, no tak mieliście przyjechać. Um, natomiast, kiedy to się powtarza, to, to trzeba, trzeba pójść do lekarza, trzeba, trzeba to zbadać. Są jakieś badania, które możemy zrobić, żeby wykryć chorobę, albo nie wiem, zapobiec jej wcześniej, I, przynajmniej starać się jej zapobiec? I tak i nie. Generalnie, um, jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera, to 40, do 40% możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania poprzez y, nasze codzienne nawyki. Czyli e, po pierwsze rzucamy palenie. Pozdrawiam mojego tato od razu. <grywia> e... Ja ostatnio właśnie czytałem statystyki, że Polacy coraz więcej palą. Że poważnie. Jak są rzeczy, z których rezygnujemy, typu alkohol, no to przechodzimy w palenie i coraz więcej palimy. Lekarze Ojej. alarmują. Ojej, rzucamy palenie. No, rzucamy palenie. Generalnie palenie, alkohol, to jak się odżywiasz, to jak się poruszasz, to znaczy czy się w ogóle poruszasz w ciągu dnia, tylko nie chodzi tutaj o pakowanie na siłowni, ja nikogo nie obrażam w tym momencie, ale chodzi o sport, tak? O to, że Twoja, Twój mózg ma pracować dla Twojego ciała. Czyli Ty musisz je. Ty musisz to ciało poruszać, ty, ty musisz coś zrobić. W ogóle niedawno wyszły takie badania, ja teraz nie pamiętam w którym tygodniku one zostały opublikowane. Um, one trwały, oj, one trwały też bardzo długo. Jednym z najlepszych um, sposobów zapobiegania rozwojowi choroby Alzheimera jest um, taki sport, który włączy twoje dwie półkule mózgowe, czyli mówienie i ruch. I jednym z naj takich najfajniejszych, najprostszych sposobów zapobiegania chorobie Alzheimera, czy zapobiegania tak, chorobie roz, y, Alzheimera, jest spacer i rozmowa z kimś. Jak ja to na przykład powiedziałam jednemu z moich pacjentów, z moich podopiecznych, z moich klientów, to pan mi powiedział, ale to co ja mam mówić sam do siebie, jak ja tak chodzę? Ja mówię, nie, pan teraz się ubierze, idziemy na spacer. Na przykład to, co ja zawsze robię, ja zawsze wyciągam wszystkich moich klientów z domu. I tutaj nie ma czy nie, czasami jest zmiłuj się. I jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Um, twoja zdolność reakcji na stresowe sytuacje, czyli nastawienie do życia. Um, to jest taki czynnik, o którym on mi w podręczniku też stoi ze znakiem zapytania. Znaczy w tym moim najbardziej ulubionym podręczniku. Um, Natomiast rzeczywiście tak jest, że to nastawienie do życia, to, jak sobie ty radzisz ze stresem, tak generalnie, wszystko to, co jest związane ze stresem, stres dla mózgu to jest też ogromne wyzwanie, i um, jak ten mózg cały, cały czas pracuje, to w pewnym momencie on też już powie: no kurde, chodź, ja idę w ogóle, w, w, uspokajam się, idę w inny stan, tak? Um, ale generalnie ten sposób radzenia sobie ze stresem jest. E, też jednym z czynników, który jest ważny przy zapobieganiu. Dlatego też no, yoga, pilates, medytacja, wszystkie to tak naprawdę no, my jesteśmy, jak, jak człowiek jest takim kompleksem. Um, a i jeszcze ważna rzecz. Um, urazy. Urazy głowy też zwiększają ryzyko zachorowania. I teraz rzeczywiście jest tak, że jeden z tych moich ulubionych klientów był przez długi czas bramkarzem w jednym z klubów w, takim, w latach 70., koniec, nie, koniec 70., początek 80., to był taki bardzo porządny klub niemiecki piłkarski, i pan był, piłka, pan był bramkarzem. I rzeczywiście tych urazów było bardzo dużo to nie zawsze było tak, że on trafiał do szpitala, a rzeczywiście w wyniku tego sportu, yy, który uprawiał profesjonalnie, yy, no, dość często mu się zdarzało, że gdzieś upadł. Znalazłem takie stwierdzenie, że osoba z demencją traci siebie. I mhm. Chciałem o to podpytać. Czy osoba z demencją traci siebie? Rozumiem, ro, chcę, chcę przez to powiedzieć, czyli takie wewnętrzne, taki wewnętrzny spokój, swoje wewnętrzne zachowania, czyli Gdzieś odpływa. Mhm. Odpływa. To jest bardzo ważne słowo i ono jest takie kluczowe, właśnie to odpływanie, zawisanie. E, ja mam przed oczami dużo. Znaczy, tak, ja wiem, że ja tutaj mówię bardzo dużo o, o moich podopiecznych, moich klientach, ale to jest tak. Moja mówisz, praca, moja życie. Ale mówisz o wiedzy I, nie teoretycznej, i, um, a praktycznej. To jest ważne. ja Dlatego, jak ty mi powiedziałeś, odpływa ja mam pana, on jest w średnio, w średnio zaawansowanym stadium pan, który zawsze zajmował się rachunkami całej rodziny ja przechodzę ja, i on mówi, to ja pójdę zobaczyć, ja muszę zrobić rachunki pan mówi, musi, musisz coś zrobić, dobrze, niech pan idzie ja mam tam inne rzeczy, którymi się mogę zająć w tym czasie za chwilę do pana przyjdę um. Ja przechodzę obok tego pokoju i ja widzę, że pan. On siedzi, tu, tu są jego wyciągi z banku, ale to jest taki pusty wzrok, czyli ja to, to nie jest w zasadzie taki. To, to widzisz, to zauważysz. To jak na przykład czytasz otępienie. swój. Tak, to, to zawisanie, właśnie, nie? Jak czytasz swoje rachunki, to zazwyczaj przechodzisz oczami, jakby tam, tam się coś dzieje, a tu jest takie. Czyli jak mnie widzi on reaguje, ale generalnie jest zawisanie. I, i, i właśnie dlatego, jak ty mi powiedziałeś to, że, że człowiek odpływa, to jakoś, to była pierwsza. Akurat ta um, to jakby to, to wspomnienie mi przyszło w tym momencie. Um, jeżeli chodzi o za. Jak to powiedziałeś tak ładnie, że traci tożsamość traci, traci siebie, tak. Ja nazywam ja nazywam bardzo często um, innym wymiarem rzeczywistości. E, bo człowiek zaczyna żyć wtedy w innym wymiarze rzeczywistości, w swojej własnej rzeczywistości. Bardzo często jest tak, um, że na początku jeszcze kiedy te osoby zdają sobie sprawę z tego, jest, że zmienia się coś w ich życiu, że coś zmienia się w, w, w mózgu, w głowie, że coś jest nie tak. To tam jest bardzo dużo strachu, niezrozumienia, chęci walki, agresji, ale takiej bardziej wobec siebie, chociaż też. Nie, nie mówię tutaj o agresji fizycznej, mówię tutaj o takiej słownej na zasadzie zostaw mnie, nie pójdę się zbadać, nie potrzebuję tego. Tam jest bardzo dużo strachu. Ale przychodzi taki moment, gdzie ta tożsamość Przestaje być ważna, ale człowiekowi jest dobrze w tym świecie. On, on, jest, on jest taki spokojny już w tym swoim świecie, on jest bezpieczny. Jeżeli um, nie będziesz go zbyt gwałtownie wyprowadzać z tej sfery bezpieczeństwa, to tam powinno być ok. Mm. Ale jeszcze też ciekawe badania um, były, że jeżeli chodzi na przykład, bo bardzo często mówi się, że um, jak demencja, to w ogóle agresja i e, będzie się osoba strasznie zachowywać. Są badania, e, które e, widzą, które pokazały korelację między, spokoj czyli między spokojnymi dalszymi zachowaniami, a e, pewnością siebie człowieka, czyli jeżeli osoba e, Miała duży. była zawsze jak w życiu pewna siebie, ale nie arogancka, tylko pewna siebie. To zazwyczaj ona jest spokojniejsza w tych późniejszych etapach demencji, niż osoba, która miała niskie poczucie własnej wartości. To może wynikać z tego, że ona po prostu czuje się mniej pewna jeszcze w mm -hmm. tym, w czym teraz jest. Pewnie Boże, tak, w tym Pewna innym była świecie. wtedy. Mm -hmm. To teraz też jest bardziej mm. pewna. Mimo tego, mm. że nastąpiły jakieś zmiany, chyba z tego też może wynikać. Mm -hmm. Nie wiem, nie, nie znam dokładnie tej e, korelacji. ponieważ że te badania były takie dla mnie bardzo ciekawe, jak e, nam pan profesor o tym mówił. I to było takie dla mnie w ogóle odkrywcze i takie, a no, może tak, może coś w tym jest. Zespół zachodzącego słońca. Mm. Nie tylko teoretycznie, ale praktycznie spotkałem się z czymś takim. Mm. Co to dokładnie jest? Czy da się to leczyć? Można złagodzić pewne objawy. Generalnie dlatego też trzeba zrobić diagnozę, trzeba mieć dobrego lekarza prowadzącego. To nie jest tak, że my możemy demencję leczyć, ale pewne objawy, które powodują um, zaburzenia życia, czyli jeżeli ta codzienność staje się wyzwaniem, a na przykład wyzwaniem jest też ten Sundowning, czyli zespół zachodzącego słońca. Um, jakby można pewne objawy złagodzić. I um, są, znaczy, jedna z takich najbardziej potwierdzonych teorii to jest ta, która mówi o tym, że um, z jednej strony, że to jest takie właśnie zderzenie się też dwóch, tak jak ja to lubię nazywać, dwóch pociągów w mózgu człowieka dotkniętego chorobą. Z jednej strony, nasz zegar biologiczny to jest konflikt, to jest konflikt, który zachodzi w mózgu. Z jednej strony, i dlatego to zachowanie ono tak się przejawia, bo tam, te, ten konflikt, ta sytuacja konfliktowa, która je, zachodzi w, organie, w mózgu, musi znaleźć ujście. I z jednej strony, mamy um, ten. Stary zegar biologiczny, który jest z nas wybudowany, który mówi, aha, ciemni się, czyli za chwilę mu musisz się przygotować, do pójścia spać. Ale są zmiany chorobowe tutaj w mózgu, które mówią, ale nie, no ty jeszcze musisz i zrobić, zrobić zakupy, obrać kartofle, odebrać dzieci, nie wiem, z przedszkola, ze szkoły i tak dalej, w ogóle gdzie ty się szykujesz, tak? Um, więc to jest bardzo duży konflikt, i to nie jest tak, że ta osoba sobie tak myśli. Ja tylko to obrazowo mówię. Tak? To jest jedna z teorii, taka najbardziej potwierdzona, tak, do której my się um, zazwyczaj odwołujemy, że to jest właśnie konflikt między tym czasem biologicznym, który jest w nas e, zakodowany, a tym, że jest, są zaburzenia czasowo-przestrzenne. E, I no, ten konflikt próbuje, e, próbuje poszukać. Ujścia i rozwiązania. Ja się spotkałem z dwiema osobami, mm -hmm. które miały zespół zachodzącego słońca, przynajmniej tak mi się wydaje. Mm -hmm. I obie o późnych godzinach nocnych. Mm -hmm. Wyłączyłem telewizor. Tak, i lubiły krzyczeć jedna do drugiej. Mm -hmm. W taki sposób to wyglądało. Jak wyglądał ich dzień? Jaki dzień? Był tryb dzień miał? był bardziej chyba przesypiany, tak sądzę. No właśnie. Generalnie w demencji. E... Tu musi być regularność i higiena trybu życia. Czyli wstajemy o bardzo przyzwo przyzwoitej, o bardzo o, o podobnej porze. Jest śniadanie, są, nie wiem, albo zajęcia, albo wejście do sklepu. Generalnie rytm dnia, i jeżeli on jest zachowany, on daje poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli Ty masz poczucie bezpieczeństwa w demencji, to Tobie jest generalnie, ja powiem, już to tak łatwiej. Okay, Ale ten chcesz... rytm dnia, kontakty socjalne, powtarzalność, a zniwelowanie um, tych hałasów. Ja wiem, że tak jest w. Wie, tak, mi się tak mi się wydaje w bardzo wielu domach, że tu gra radio, tam jest włączony telewizor, tu jeszcze ktoś przychodzi. I tego jest po prostu za dużo. Im um, mniej i mniej bodźców, tym lepiej. Rytm dnia, stały rytm dnia, e, mniej bodźców, moment, w którym osoba może się wyciszyć, powtarzalność. Powtarzalność to jest bezpieczeństwo. Czyli, jeżeli mamy osobę z demencją, jednym z dobrych sposobów jest zaplanowanie takiej osoby dnia od gwizdka do gwizdka. Mhm. Ale e, z odpowiednią dawką lekkości. Czyli, jeżeli... E, Pójdziecie, na przykład, nie wiem, po obiedzie idziemy na spacer. Nie, po obiedzie zazwyczaj ludzie lubią się położyć. Um, ale powiedzmy, dobrze, później idziemy na spacer, tak? Po południu, żeby jeszcze była jakaś aktywność fizyczna. Um, I na przykład ten spacer trwał wczoraj 20 minut, a dzisiaj 40 minut. To nie jest wielka różnica. Tu chodzi o te takie. Um, Chodzi o po prostu o tą powtarzalność, o to, że, że to, to jest poczucie bezpieczeństwa, to, jest, to musi być stały rytm dnia. I też kolejny taki przykład. Zadzwoniła do mnie córka pana i powiedziała, że my musimy mieć tylko panią. I ja mówię, że no, mi już tylko, mogę zaczynać tylko o wpół do ósmej. To jest jedyne, jedyna ostatnia pora, która o wpół do ósmej rano. On mówi, to bardzo dużo się składa, bo tata staje o 6, a ja mogę stać o wpół do szóstej, i jak Pani przyjdzie, to już będziemy po śniadaniu. I ich dzień też jest tak właśnie, tak Pan, mimo że już od bardzo, bardzo dawna nie pracuje, ale jest przyzwyczajony jeszcze do tego swojego dnia, do, do układu dnia, który miał pracując i... I dlatego to wstawanie na przykład o szóstej chociaż mógłby wstać o ósmej, ale z drugiej strony to jest dla niego zawsze tak i, i dzięki temu jest dużo lżej wszystkim. Stygmatyzujemy Dziękuję. takie osoby? No. <laughs> no. Wiesz co? Um. Bardzo często ja mam takie wrażenie, że jak ktoś słyszy. A, i to jest właśnie to. To jest właśnie to, że stygmatyzacja powoduje, że dużo ludzi też nie chce. Stygmatyzacja powoduje to, że dużo ludzi nie chce przechodzić diagnozę, bo się boi, co z nimi będzie, bo nie mają wiedzy. Jeżeli. Ja nie wiem, czy w Polsce jest taki przedmiot w szkole podstawowej jak psychologia czy psychiatria, kiedy po prostu, czy nawet w liceum, kiedy choć, nie wiem, kiedyś była wiedza o społeczeństwie, może powinno się tam wpleść właśnie takie, ta, choć część takiej wiedzy. Wiecie co jest w Niemczech? Na przykład w Niemczech są też takie książeczki dla dzieci o tym, czym jest demencja. I ja sobie takie materiały zawsze zamawiam w ministerstwie. I jeżeli przychodzę do rodziny, gdzie wiem, że już ta demencja jest, to po prostu dzieci też dostają taką książeczkę, my ją razem przeczytamy, więc już wiem, dlaczego moja babcia się tak dziwnie czasami zachowuje, albo dlaczego mnie nie poznaje, albo dlaczego w ogóle mi nie wierzy, że ja jestem jej wnukiem. I ta edukacja może iść już od tego samego, od, od początku. I to jest tak samo jak ja mówię moim dzieciom jak się mnie pytają, a czym jest demencja, no to ja mówię, że no to jest na przykład tak, że ktoś bardzo dużo rzeczy zapomina, że na przykład zapomina, że zakopał e, jakiś skarb w swoim ogródku. I dziecko się mnie pyta, a to nie jest piratem? Ja mówię, nie, nie jest piratem, ma, ma, ma demencję, no już po prostu zapomina. Aha, dobra. Stygmatyzacja, tak. Ja, ja myślę, że ta stygmatyzacja ma duże znaczenie, bo ludzie się boją, bo nie wiedzą. I jak powiedziałaś mhm. o tej psychologii, psychiatrii mhm. w y, szkołach w Polsce. Ja tak się tylko uśmiechnąłem. Mhm. Potem przeszłaś na WOS. To ja ci powiem, jak to wygląda w szkołach w Polsce. Aha. Znaczy nie tylko w szkołach, jak to wygląda ogólnie w instytucjach mhm. państwowych w Polsce. Jak w Polsce rodzić się dziecko, to na, na do widzenia dostajesz taką malutką ulotkę od pani pielęgniarki, jak masz się tym dzieckiem zajmować. I tam jest kilka punktów, i to jest cała wiedza, którą. Która jest przekazywana rodzicom i jak mają się tym dzieckiem zajmować. Mhm. Więc wydaje mi się, że ta informacja powinna wystarczyć za wszystkie pozostałe informacje, jak wygląda szkolnictwo czy jakiś okay. system jakiejkol jak jakiejkolwiek mhm. opieki mhm. edukacji w Polsce. Mhm ani nie ma opiekunek środowiskowych. My mamy na przykład Hebamę w Niemczech, czyli my jesteśmy zawsze po porodzie objęte i to też opłaca kasa chorych, że jesteśmy objęte już teraz nie pamiętam ile tygodni taką opieką <laughs> Hebamę, czyli chyba to jest pielęgniarka środowiskowa po polsku, że ona zajmuje się tylko dziećmi i kobietami po porodzie. Um, I ona najpierw przychodzi codziennie chyba przez pierwsze pięć dni, Później mniej, ale generalnie do drugiego roku życia ja mam prawo do niej jeszcze zadzwonić i powiedzieć, mam tutaj problem, nie wiem, z karmieniem, z czymkolwiek nie yy, wiem, yy, 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 z przewijaniem, z, z. Znaczy, my jesteśmy objęte dalej opieką, na przykład w Niemczech, i, i każdy dostaje Hebamę. Ty nie musisz yy, z niej korzystać, ale możesz też ją wcześniej sobie No tak o. Ty mówiłaś, ja popatrzyłem na Monię, która siedzi dwa metry od nas i ona tak tylko, tak popatrzyła, tak pokiwała głową. Nie, nie no, mamy czegoś takiego. Okay. Nie, także my nie mamy czegoś takiego. Fajnie by było jakby gdzieś ta, znaczy, znaczy ja uważam, że Polska idzie, rozwija się i naprawdę bardzo fajnie się to zaczęło rozwijać ostatnie 30-35 lat po w końcu upadku tego komunizmu, który jest fatalnym systemem. Uważam, że Polska się naprawdę dobrze rozwija. To PKB na mieszkańca rośnie. Z tym, że gdybyśmy jeszcze bardziej to PKB odczuwali tak fizycznie w kieszeni, a nie tylko w cyferkach, że PKB Polski wzrosło tam o 2%, a jak dostaniemy z Unii jakiś pieniądze, to wzrośnie o 4%, bo my fizycznie tego nie odczujemy. Gdyby to rosło, byłoby jeszcze fajniej, Mimo tego, mimo wszystko, uważam, że Polska nadal się bardzo fajnie rozwija. No my też zostaliśmy zniszczeni przez wojny i tak dalej. Zostaliśmy zniszczeni przez komunizm. Wiele krajów europejskich tego nie doświadczyło. Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Wiele krajów innych nie doświadczyło takich rzeczy. Także, jeżeli u nas czegoś nie ma, to wydaje mi się, że to nie wynika też w dużej mierze z opieszałości nas, jako Polaków, że jesteśmy leniwi, ale z racji tego, że były narody, które przez wiele, wiele lat nas ciemiężyły, nas niszczyły i nas mordowały. Ale, wracając, wracając do tematu, tematu demencji, jak, jak atmosfera w domu, w najbliższym otoczeniu może wpływać na osobę chorą? Bardzo. Generalnie, kiedy pracujesz ze, ze sobą z demencją, pracujesz na emocjach. Emocje to jest to, emocje, instynkty, to jest to, co zdaje do końca. Um, I to jest właśnie też ten przykład, który, który ja mam jako pierwszy w głowie. E, będąc urodziny, w której są konflikty, znaczy, rodzina, która zawsze się wspierała i, i wspiera się nadal, tam ta atmosfera jest inna, nawet jak już wchodzisz do tego domu. I osoba z demencją jest też bardzo często spokojniejsza, generalnie na co dzień. Um, natomiast, kiedy ja jestem w domu, w którym. Może tak, jeżeli ja jestem. Ja myślę teraz o konkretnym człowieku, jeżeli ja jestem z tym panem sam na sam. Pani już nie do końca wie po co ja tam przychodzę, co ja w ogóle robię, ale ja zawsze mam ze sobą swoje kapcie pod ręką, zawsze noszę je w bagażniku, zawsze je wyciągam, dzwonię albo mam klucze, w zależności od tego, jaki jest stan um, danej osoby. I jak ja wchodzę, ściągam te swoje buty, zakładam kapcie. Aha, no to swoja! Nawet jak nie wiem. Ale jak już na przykład mam klucze i otwieram, no to i te kapcie no to już wiadomo, że często tam byłam. Jak się to, to zostaje, nie? Jeżeli na przykład jesteśmy jeszcze we, dwo znaczy we dwoje, robimy pewne rzeczy, jesteśmy sami w domu, jest, pan, pan mi opowiada na przykład albo mówi, że pójdzie na spacer albo opowiada, jak, jak jeździł na narty. Pan był zapalonym narciarzem. I bardzo często do tego też wracamy. I jeżeli przychodzi żona, albo ta żona się do nas przyłącza, no to bardzo często na przykład, pan no, wtedy gdzieś wychodzi, tam. Um, to nie jest tak, że między tymi państwa jest konflikt. Natomiast uh, już, tego, już panu jest za dużo. Dwie osoby naraz, wokół niego jest tego za dużo. Ale co ciekawe, kiedy przychodzi córka. I tam był duży konflikt, i ja o tym konflikcie na początku w ogóle nie wiedziałam. Ja zawsze też jak biorę, znaczy biorę, jak zaczynam współpracę z nową rodziną, ja mam taką ankietę biograficzną i wywetuję się o różne rzeczy, między innymi też o te stosunki, jakie są w domu w danej rodzinie. Ale na przykład nie wiedziałam, że ten konflikt tam bardzo, bardzo duży był. I on się tak ciągnie latami. To jest konflikt pomiędzy córką a żoną tego pana. I jeżeli te dwie osoby są w jednym pomieszczeniu, to ja się zaczynam. Ja jestem generalnie też empatyczna, więc pewnie dlatego mi łatwiej jest pracować z osobami z demencją, ale ja sama się czuję jakoś tak. Ja się muszę już poprawiać, ja się muszę jakoś tak ustawić, czegoś się napić. Już sama sobie czuję jakieś takie napięcie. A pan? Pan wychodzi. Pan wychodzi z domu. Idzie do ogródka, na przykład, przenosi płyty takie chodnikowe, przenosi je. I na przykład jednego dnia on ustawił i jest nowy chodnik. Um, a jak są te sytuacje, w których on się źle czuje, i to jest na przykład, jak jest żona i córka, on zaczyna zbierać te płytki, wynosić je do garażu. On musi coś robić. On ucieka z tej sytuacji. Albo czasami są tak mocne konflikty, uh, które kończą się łzami. Ja zostaję zazwyczaj w takiej rodzinie do końca, nawet jeżeli muszę przełożyć następnego klienta, mm, bo nigdy nie wiem jak taka sytuacja się skończy. Jak um, tak i w tym momencie na przykład, jeżeli jest taka kłótnia, to albo zabieram osobę, którą się opiekuję, wychodzimy, albo mówię, że teraz kończymy i ja wychodzę z, z tej sytuacji. Um, Albo jeżeli widzę, że tam jest cień szansy, to próbuję znaleźć wyjście z tej sytuacji. Ale pierwsza rzecz, którą ja wtedy robię, to jest wyciągnięcie tej osoby, więc na przykład ja mówię, że trzeba. W Niemczech trzeba oddawać butelki na przykład po napojach. Ja wtedy mówię, że o, trzeba posegregować butelki, trzeba je, one są w garażu. A trzeba je powkładać do <skrzynek>, skrzynek. Pójdźmy to zrobić. Powiedziałaś, że jest konflikt między żoną a córką. Ja nie wiem, ale tak się domyślam, że to chyba nie jest jej córka, bo mm -hmm. powiedziałaś. Ja to odebrałem w taki sposób, mm. że to jest chyba córka z, z pierwszego z małżeństwa. właśnie. To może Dokładnie. dlatego jest konflikt. Znaczy, ja nie mówię, że konfliktu znaczy... by nie było, jakby to była mm. jej córka, ale. A wiesz, co? To jest też taki temat. Um bardzo często e, dzieci też chcą pomóc swoim rodzicom i chcą przejąć całkowitą kontrolę e, nad rodzicem, który jest chory. Kontrolę, ale w dobrej wierze. I tutaj jest też taka sytuacja, że na przykład e, ktoś chce ode mnie uzyskać informację o tym, czy podopieczny ma plamy, na przykład na spodniach, czy jest ogolony ubrany i tak dalej. Potrzebne jest to po to tej osobie, um, żeby zmusić rodzica do skorzystania z innych środków pomocy. Natomiast ja jestem zwolenniczką um, tej um, opieki. Zorientowanej na osobowość. Tak jak mówimy o Kitludzie. Kitlud mówi, że to co, to, co cię ogranicza, spychamy na, za siebie, a koncentrujemy się na tym, co potrafisz, koncentrujemy się na miłości, na, na akceptacji. Ja w ogóle strasznie mi pójdą zaraz emocje. Ale widać po tobie, um, no. że, że jak o tym mówisz, to już, jest, to już jest taki, taki moment. Um, dlatego, że nawet jeżeli ja mam demencję, to daj mi możliwość żyć tak jak ja chcę, dopóki ja nie zagrażam sobie ani otoczeniu. Bardzo fajne było to, znaczy też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to jak chwilę temu jakby pokazałaś swoje emocje, że do, dotyka cię ten problem, że jakby rozumiesz go i czujesz go, że nie jesteś taka, jak taki robot, taka od do, nie jesteś taka bezuczuciowa. Właśnie chwilę temu to było widać po, jak, jak wróciliśmy po naszej króciutkiej przerwie, to się zapytałeś, czy makijaż ci się nie rozmazał. Także wszystko, wszystko jest dobrze. Mhm. To trudna praca. Wiesz co, ja chyba nie robiłam nic innego w życiu <laughs> oprócz pracy a właśnie z osobami z takimi um, bardzo ciężkimi y, zachowaniami. E, znaczy emocjonalna, to jest na pewno emocjonalne. Ja bym. Um, pewnie dla osób, które tego nie robią, to, to jest trudne. Dla mnie, y, dla mnie to jest część mnie, to jest część mojego życia jest trudna emocjonalnie, jeżeli nie nauczysz się radzić z tymi emocjami. A nie łatwiej by na przykład było Ci pójść do korporacji, dbem dziś 8 godzin, wyjść do domu i włączyć sobie Netflixa? A wiesz, dlaczego ja założyłam swoją własną firmę i odeszłam z placówki? Bo chcę dać możliwość tym ludziom, dopóki jest to wykonalne, przeżyć... Te reszty swojego życia z szacunkiem i dać rodzinie możliwość yy, cieszyć się jeszcze z tych chwil, które są. To jest strasznie szlachetne z Twojej strony, jak tak rozmawiamy, bo już naprawdę długo, mm. długo rozmawiamy. I ja odnoszę <laughs> wrażenie, że to... nawet jakbyś zarabiała mało pieniędzy na mm. tym, Albo nawet gdybyś nie zarabiała na tym żadnych pieniędzy i miałabyś jakąś inną pracę, to i tak byś robiła to w jakimś stopniu wolontaryjnie. No pewnie tak. Czy znaczy, ja ci mogę na przykład powiedzieć, że to, co ja robię, znaczy jeszcze nie zaczęłam, ale już e, omówiliśmy, co będę robiła e, nawet nie, bezpłatnie e, w przyszłym roku e, w mieście Ulm e, będzie też spotkanie Demand Smith. Demenz Meet to jest generalnie taka szwajcarska inicjatywa. To są tak zwane luźne, znaczy nie tak zwane, ale to jest spotkanie też osób, które i dotknięte są demencją, ale też osób, które się nimi opiekują, czy osób, które pracują z takimi osobami na co dzień. Ale w takiej luźnej formie, czyli nie konferencja, wykład naukowy, wszyscy mówimy o sposobach, jak pracować, tylko my robimy dla osób z demencją coś. Niech oni się spotkają, niech zobaczą, jak wygląda to w innych rodzinach, niech coś porobią razem. Dement Smith i um, ja pomagam w przygotowaniach, w Ulm będzie w przyszłym roku pierwszy raz, jest komitet organizacyjny i ja powiedziałam, co mogę zrobić w tym, Ulm to nie jest miasto, w którym ja mieszkam, ale poprzez to, że ja znam, współpracuję z osobą z takim, no dość ważnym nazwiskiem w temacie demencji w Niemczech i ona jest tam właśnie w tym komitecie organizacyjnym. Kiedy, zapro, kiedy zapytano się mnie, ile ja Jaka jest moja stawka, czyli ile ja wezmę pieniędzy za, to, za ten udział w tych przygotowaniach? Dement Smith, ja powiedziałam, że no ale nic. Że w ogóle nie. <laughs> że w ogóle jak? Um... Także tak. I mam nadzieję, że Dement Smith, jak już się tego nauczę, jak już będę uczestniczyła w przygotowaniach do Dement Smith w Niemczech i zobaczę, jak to wygląda od strony organizacyjnej. organizacyjnej to, to jest takie moje wielkie marzenie, żeby zrobić ten mit też w Polsce. Tylko na to potrzebne są fundusze, bo to jest wszystko... To, to nie są pieniądze państwowe, tak? To oni też założyli taką... Um, znaczy jakby, jakby fundację i zbierają pieniądze na to, żeby um, żeby to wszystko mogło się odbyć. Mhm. Wiele rzeczy odbywa się teraz na zasadzie fundacji, mhm. na zasadzie zrzutek jednego mhm. procenta podatku, czy w jakiejkolwiek mhm. innej formie, bo jeżeli... W każdym aspekcie życia mielibyśmy się oglądać na jakieś tak zwane pieniądze publiczne, czy na działania polityków, czy to polskich, czy to zagranicznych, to wydaje mi się, mhm. że bylibyśmy po prostu biedni. Nie tylko biedni mhm. pod względem materialnym, ale też biedni umysłowo. Mam na myśli dostęp mhm. do wiedzy. Trochę o tym zaczęłaś, ale mhm. ja chciałbym jeszcze pociągnąć temat, bo powiedziałaś, że jest jakby konferencja dla osób, które zajmują się osobami z demencją, mhm. czyli osoby, takie jak ty. Aha. Osoby takie, które mają w rodzinie kogoś mhm. z demencją. Jak takie osoby odreagowują. Bo jeżeli mamy, załóżmy psychologa, to wydaje mhm. mi się, że on ma to się chyba nazywa super, supervisor. Superwizio, superwizor. Mhm. Tak, jakoś tak to się nazywa. Ma nad sobą osobę, której mhm. może się wygadać i tak dalej. Macie kogoś takiego? My mamy takie, znaczy ja sama na sobą mam takie biuro, um, które jest finansowane, ale ze środków państwowych też. Um, Czekaj, jak sobie to przetłumaczę, to jest biuro do spraw um, osób starszych, opieki i demencji i one są um, w powiatach rozmieszczone i na przykład ja z nimi zawsze mogę omówić pewne rzeczy, um, czyli jeżeli mam takie jakieś, jakieś problemy, um, albo coś jest dla mnie niezrozumiałe. Um, jest, jest sporo takich jednostek, w których ja, jako osoba, która na co dzień pracuje, e, mogę uzyskać profesjonalną e, pomoc i nie jest ona dla mnie płatna. Znaczy, ona jest po prostu finansowana ze środków mm, państwowych. Sporo już powiedzieliśmy mhm. o, o samej demencji, ale czy są jakieś rzeczy, które nie wiem. Możemy wdrożyć, żeby pacjenta, którego już dotknie ta mhm. osoba, którą już dotknie ta choroba, wyleczyć coś takiego, co może mu pomóc w samym leczeniu. Nie farmakologię, ale A, okay. chodzi mhm. mi o bardziej takie rzeczy. Jeżeli mówimy o niefarmakologicznych yy, metodach wsparcia, yy, to jest to przede wszystkim ergoterapia, fizjoterapia. Psychoterapia, ale z takim psychologiem przeszkolonym. Grupy wsparcia to są takie. Sa... Muszę sobie przetłumaczyć, w głowie, grupy samo wsparcia na zasadzie takiej, że i one są w Niemczech na przykład popularne. Jest Towarzystwo Alzheimerowskie w Niemczech, daje możliwość pod okiem doświadczonej albo pielęgniarki, albo doświadczonego gerontologa, psychogerontologa, pedagoga specjalnego to musi być ktoś doświadczony prowadzić taką grupę. I spotkają się osoby, które są najczęściej w tym wczesnym etapie. I po prostu mówią, co się, między nimi, co się z nimi dzieje. I to zobaczenie, to usłyszenie, że u kogoś dzieje się tak samo, że ktoś też tak strasznie nie lubi tej choroby, albo że tak um, widzi, że no, są gorsze i lepsze dni, ale coraz więcej jest tych gorszych, to jest taka ogromna ulga. Um, także te grupy, samopomo ja ch chyba samopomocowe się na to też mówi w Polsce. Hmm. E, terapia wspomnieniami. E, tych niefarmakologicznych możliwości jest, no, no jest sporo. I też terapia, generalnie terapia zajęciowa i terapia sztuką, chyba tak się na to mówi. Mhm. A gdybyś miała tak <laughs> nawet jednym słowem określić, gdzie jest lepsza opieka Polska czy Niemcy? Tam, gdzie są dobrzy ludzie, którzy wiedzą co robią, jak to robią, którzy robią to z empatią i którzy mają środki finansowe, czyli są na tyle dobrze opłacani, żeby wykonywać te prace z empatią. W prywatnej, jeżeli byśmy mówili o prywatnej opiekunce, to wydaje mi się, że w Polsce prywatna opiekunka jest w stanie mhm. godnie zarobić. Ale jeżeli mówimy o opiekunce, która nie jest opiekunką prywatną, a tak zwaną państwową, to sądzę, że nie. Tak naprawdę to, to tutaj dotykamy tematu, który jest e, znaczy niespecyficzny, on jest taki sam dla wszystkich krajów, nieważne czy jest to Europa, czy jest to Ameryka. System socjalny czy finansowanie systemu socjalnego i pracy w systemie socjalnym, w opiece jest dużo inaczej opłacalny opłacany niż w IT czy wysoki czy na stanowiskach wysokich menedżerów? Ja się zawsze śmiałam, chociaż to śmieszne tak naprawdę nie jest, że jak dobrze, że ja mam męża, który zarabia trzy razy tyle, co ja, żebym ja mogła robić to, co ja lubię robić. Um, I mimo, że te, m, nasze zarobki, znaczy moje zarobki już są dużo wyższe niż były, kiedy jeszcze pracowałam w placówce, e, to mimo wszystko on nadal jest wyżej. Tak, on zarabia więcej, ale on nie pracuje z ludźmi, tylko ze sprzętami. E, I to jest coś, co um, i to nieważne, czy to jest Polska, czy to są Niemcy, czy mówimy tutaj o Szwecji. Ten pułap zarobków, on zawsze jest innym. To chyba tylko pozostaje pogratulować męża. <grymne> Jemu żony chyba. <grymne> że możesz Ej. realizować się w swoich pasjach, <grymne> bo jak tak gadamy, to, to jest, nie ma opcji, że nie nazwiesz tego swoją pasją. No po prostu, jeżeli nie nazwiesz tego, co robisz swoją pasją, to będę protestował. No to nie protestuj. <grymne> Jakie mamy największe mity dotyczące demencji? Na starość to wszyscy tak mają. To jest taki mit chyba najczęstszy. I co ciekawe, jeżeli um, chodzi o mity, to ja aż musiałam usiąść i sobie pomyśleć, jakie są naprawdę mity. I to jest to, o czym chyba też. Um, to jest też część tego właśnie, o czym rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy dzisiaj nagrywanie, że ja na tyle siedzę po prostu w tej opcie, to znaczy siedzę na takiej zasadzie, że to jest moja codzienność, że ja pewnych rzeczy musiałam aż gdzieś tam poszukać, usiąść się, zastanowić. Mity na temat demencji, a to w ogóle są jakieś? I potem doszłem do wniosku, że są jednak. Um, I to jest właśnie to, że na starość to to wszyscy zapominają, na starość to się tak ma. To jest chyba taki najczęstszy mit, hmm, bo i znowu powiem o tym, o czym mówiłam na początku, demencja, to są te zachowania, które odbiegają od normy, tak i tak jak pedagog specjalny zawsze ma też swoje, co tak jak są normy rozwojowe dziecka, mamy później normy dalej zachowań, reakcji i inne dane, które dotyczą nas jako ludzi i tak samo lekarz też które prowadzi diagnostykę, generalnie psychologowie, którzy psycholodzy, którzy prowadzą diagnostykę, oni mają też te normy i te odchylenia od normy, to, które są minimum pół roku. To jest temat, to jest demencja, tak? Um, ale kolejny taki mit, i to jest chyba, to jest też to związane ze stygmatyzacją, że jak ktoś ma chorobę Alzheimera, to będzie uciekał, to jest agresywny, to w ogóle trzeba go zamknąć, koniec, koniec życia. To jest chyba takie coś, co. Z czym ja się najczęściej spotykam, właśnie. E, demencja jest hormą nieuleczalną na dzień dzisiejszy? Tak. E, ale jeżeli ja mam lekarza, który mnie dobrze prowadzi. Po pierwsze, jeżeli ja przejdę diagnozę, czyli ja muszę iść do tego lekarza, albo ktoś pójdzie ze mną. E, jeżeli ja jestem dobrze prowadzony też um, medykamentami, nie wiem, czy jest takie słowo po polsku. Jest, po polsku. Ale tutaj łagodzimy raczej te objawy, tak? Te objawy, które wynikają z rozwoju choroby. Mi nie chodzi o to, żeby kogoś e, doprowadzić do takiego stanu, że osoba tylko siedzi i będzie na ciebie patrzył albo patrzył gdzieś tam i się uśmiechał. Nie o tym mówimy. <laughs> mówimy o dobrym doborze leku. Um, jeżeli ja będę mieć ten mój tryb dnia, jeżeli ja będę mieć osoby, które mnie będą rozumieć, jeżeli. Nawet jeżeli będą i zachowania agresywne, um, ale ktoś mnie w tych zachowaniach poprowadzi, to one nie muszą prowadzić do tragedii. Będzie moment, kiedy być może ta opieka um, nie będzie możliwa już w domu, i to jest też taka rzecz, o której najpóźniej na początku choroby powinno się rozmawiać, czyli. Jeżeli widzisz te zmiany u swojego rodzica, czy członka rodziny, albo rzeczywiście zaczynacie diagnostykę, porozmawiajcie, jakie jest Twoje życzenie, gdzie chcesz mieszkać, czy chcesz zostać do końca w domu, chcesz zostać w ośrodku? Straszne tematy. Pomyślcie o pełnomocnictwie. Jeżeli trzeba, pójść do notariusza, zadbajcie o testament. Są rzeczy prawne, o których trzeba myśleć teraz już, kiedy e, ktoś ma te 60-65 lat, a najpóźniej właśnie, kiedy zaczynają się zmiany chorobowe. Um, ale jeżeli tak, to już teraz za daleko, ale jeżeli chodzi o mity, to takie e, dwa mity, z którymi ja najczęściej się spotykam, to jest, a na starość to już się tak ma, albo on jest stary. Czy ona jest stara? I właśnie te agresywne zachowania, a i jeszcze, że, że demencji nie da się wyleczyć. I to jest takie trochę prze, 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 przewrotne, teraz co powiedziałam. Ale jeżeli, ja znowu mówię o diagnozie, ale ja będę zawsze o tym huczyć. Że jeżeli ty nie pójdziesz zrobić diagnozy, jeżeli ty nie wiesz, czy to jest demencja pierwotna, czy to jest wtórna, są pewne rzeczy, które są zupełne są zmiany, które są odwracalne, które też nazywamy demencją. Tak, ja, tak jak jedna z tych moich podopiecznych, która ma, miała wodogłowie. Znaczy teraz jest to poprzez operację udało się pewne rzeczy zmniejszyć, jakby. Tą ilość cech e, związanych z demencją. E, pani na przykład teraz coraz lepiej chodzi, tak? chodzi bez chodzika, chodzimy na spacery tak. O, nie, nie, nie jest to taki spacer, gdzie idziemy obie tak, bo pani nie ma poczucia e, stabilności. Także pewne rzeczy, które wyglądają albo które należą do objawów demencji, są odwracalne albo można zmniejszyć ich A nie, objawy. A jeśli u siebie zauważymy cokolwiek, co może świadczyć o tym, że sami niestety za chwilę popadniemy w tę chorobę, to co robimy? Usiąść, rozpłakać się, posiedzieć ze sobą, powiedzieć, kurde, Kijowo. Znaleźć przede wszystkim najpierw osobę, której mogę zaufać, i powiedzieć, co się ze mną dzieje. Szukać wsparcia. Szukać wsparcia, mieć zaufaną osobę. To jest pierwsze, to jest mieć osobę, która po prostu pójdzie z Tobą też. Drugi etap to jest. Dla mnie to jest diagnoza. To jest. To nie ma. Nawet jak przeprowadzisz w domu test zegara, to no nie, nie ma czegoś takiego jak postawienie sobie samodzielnie diagnozy. Ja też nie mogę komuś postawić diagnozy, tak? Ja się uczę wszystkich narzędzi, ale od tego, od tego są lekarze, od tego są specjalistyczne badania. Ale pierwsza taka rzecz znaleźć wsparcie. Powiedziałaś o teście zegara? Co to jest test zegara? Test zegara to jest taki jeden z najpopularniejszych test, który może też przeprowadzić lekarz e, pierwszego kontaktu. E, czyli trzeba narysować, poprosić e, pacjenta. O e, narysowanie okręgu i zaznaczenie tam cyfry jak na zegarze, i później trzeba e, m, godzinę 10 po 11 ustawić, jakby narysować wskazówki zegara 10 po 11. <coughs> Tutaj chodzi o przestrzenne myślenie, o myślenie logiczne i zobaczyć, jak ten test wygląda. Czy ta osoba jest w stanie na przykład te cyfry umieścić jeszcze w tej tarczy, czy poza tarczą, czy one są na przykład zjechane bardzo na dół. I Bardzo często w początkowej fazie choroby Alzheimera już yy, widać te zmiany na teście zegara. To tak, może na samo zakończenie tej rozmowy. Mm -hmm. Czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć osobom, które mają demencję, albo bliskim, które opiekują się takimi osobami? Opieka nad osobą z demencją, życie z demencją, to jest jak jazda na rollercoasterze. Będą super dni będą gorsze dni i tak jak znę na rolkę o sterze, to życie kiedyś się kończy każdy z niego wysiada każdy wysiada z tego wagonika um, weź za rękę kogoś komu ufasz wsiadaj jedź Miej pas bezpieczeństwa, dobrze zapięty, tym pasem bezpieczeństwa. E, niech będą wszystkie te kwestie prawne, lekarz, ewentualnie wybrany ośrodek. E, jeżeli ta górka, nawet nie, jeżeli ten zjazd z tego roller coastera będzie tak ciężki, że nie będziesz miał czym oddychać. To chyba była jedna, chyba najbardziej emocjonalna rozmowa, jaką kiedykolwiek tutaj przeprowadziłem. I chyba jedna z najważniejszych, które kiedykolwiek przeprowadziłem. Ojej. Dziękuję Ci serdecznie za przyjście. Ja również bardzo dziękuję. Podziękujemy Cię w opisie tego filmu. Mhm. Ok. Tyle. Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz. Ja również bardzo dziękuję. I dziękuję, że, że o tym chcecie mówić, że że chcecie to pokazać. Dzięki.